Witam Państwa serdecznie w drugim odcinku programu Cała Prawda o Aborcji. Program realizowany jest przez Fundację Pro Prawo do Życia, a podstawą teoretyczną do nagrań tych odcinków jest baza wiedzy, która znajduje się na naszej stronie internetowej www.stronażycia.pl. Ja nazywam się Anna Szczerbata i zapraszam do wysłuchania odcinka zatytułowanego Z jakich powodów w Polsce zabija się dzieci? Należy zacząć od tego, że w Polsce przede wszystkim zabija się dzieci poprzez aborcję ze względów eugenicznych. Aż 96% aborcji w Polsce to są aborcje eugeniczne. Aborcje eugeniczne, czyli takie, w których ktoś na etapie prenatalnym stwierdza, że dziecko nie ma prawa się urodzić, nie powinno się urodzić, że jego życie nie jest warte przeżycia. I w ten sposób już przed narodzeniem selekcjonuje się ludzi na lepszych i na gorszych, na tych, którzy zasługują na szansę i na tych, którzy na szansę nie zasługują. Zwolennicy zabijania dzieci w dyskusjach z obrońcami życia najczęściej, kiedy mówi się o aborcji eugenicznej, starają się dyskusję zakrzyczeć, mówiąc wyłącznie o wypadkach, o najtrudniejszych przypadkach, czyli o takich, w których dzieci najprawdopodobniej nie przeżyją, umrą zaraz po urodzeniu albo nie przeżyją porodu. W tym miejscu należy zaznaczyć oczywiście, że to, że ktoś umrze, nie oznacza, że mamy prawo go zabić. Nawet jeśli ta osoba umrze wkrótce, niedługo, to nie mamy prawa pozbawić jej życia, pozbawić jej szansy, pozbawić jej możliwości odejścia z godnością, z szacunkiem, w spokoju, w ramionach kochającej osoby. Aborcja jest do tego bardzo brutalnym sposobem zabicia człowieka, o czym mówię w odcinku zatytułowanym Czy dzieci cierpią podczas aborcji? Także pierwsza rzecz jest taka, że nie mamy prawa odbierać komuś życia, nawet jeśli to życie miałoby potrwać krótko. A druga rzecz jest taka, że to nie te skrajne przypadki, to nie te przypadki najcięższych chorób są w Polsce odpowiedzialne za największą liczbę aborcji, ale wskazaniem do zabicia dziecka najczęściej jest podejrzenie, podkreślam tutaj podejrzenie, że wystąpi u niego zespół Downa. Za około 370 aborcji rocznie w Polsce odpowiada diagnoza mówiąca, że u dziecka podejrzewa się zespół Downa. W niektórych krajach europejskich eliminacja zespołu Downa ze społeczeństwa stała się powodem do dumy. Mówi się, że pozbyto się problemu. Pozbyto się problemu zespołu Downa w społeczeństwie w taki sposób, że ludzi, których podejrzewa się o zespół Downa, są eliminowani ze społeczeństwa. Myślenie eugeniczne prowadzi właśnie do takiego sposobu pozbywania się problemów. Pozbywa się problemów, pozbywając się ludzi, którzy mogliby te problemy spowodować. Dla społeczeństw takich jak właśnie Islandia czy Holandia problemem jest najwyraźniej patrzenie na ludzi chorych, patrzenie na ludzi niepełnosprawnych. Problemem jest to, że mógłby się urodzić ktoś, kto jest niedoskonały, kto jest chory, kto jest niepełnosprawny. I takie osoby eliminuje się, zanim zdążą się narodzić. Żeby uzupełnić trochę wiedzę na temat tego, jak przebiega aborcja na dzieciach chorych, polecam Państwu przesłuchać także odcinek właśnie Czy dzieci cierpią podczas aborcji? Z tego odcinka można się dowiedzieć, czy naprawdę zabicie człowieka przed narodzeniem, żeby mu ulżyć, żeby nie miał ciężkiego życia, żeby nie cierpiał, tak naprawdę jest humanitarne i czy naprawdę ogranicza jego cierpienie.